Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Dwa Światy, czyli razem, a jednak osobno. Kurczę, jak mi tego brakowało. I jest oczywiście Madzia. Jestem, dzień dobry. Wróciliśmy, słuchajcie, o ten już się rozgaszcza, patrzcie. Jak to do domu zimno mi. Czekajcie, słuchajcie, jesteśmy i z powrotem. I dzieckiem się zajmij, bo płaczę za tobą. Ale ona powinna być już duża, jest jeszcze mała. Jeszcze wyskoczy. O! A co mi ten twój ten robi? No miałam faga spowiedzieć, ale będziesz opykał pewnie ty. Nie. Ty wszystko pykasz. Nie, tego nie. Także jest nasz pan niania. Zobacz, co ja do pracy potrzebuję. O, będzie prościej. Ty chyba wszystko sobie wkoksiłaś, a nie wykwi... No to idę gotować. A może wiesz co, a może pognasz sobie jakieś filmy instruktażowe z gotowaniem, czy co? Szybciej się nauczy, jak ugotuję. Aha. O, patrzcie, Paniusia na wakacjach była, ale blat to brudny zostawiła, jak wyjechała. No co? Co, byłam to przy tym blacie. Madzia, emotka odcinka. Blat. Blat! No. Ewentualnie jakąś deskę dajcie, czy coś. Jakieś drewno, konar, gałązkę. O, wszystko co z drewnem. Braweran. Blat! Ej, no gdzie tu jest to, żeby wyrzucić zepsute żarcie? Halo? Tu. No. O, wyrzuć. I gotuj. Nie gotuj, miało być wykwintnie. No tak. Przyrządź wykwintny. Oho! Oni się całują tutaj z boku. Niewystawny posiłek. Halo. Tu. Inna umiejętność pójdziemy. A. Szparagi owinięte wegetariańskim bekonem? Tak. Ale Magda, wegetariański bekon. Nie no, zwykły. Szparagi wegetarian... zrób. O, może być. Na przyjęcie. Tak. Dobra, oni się całują. Ja mam pytanie, jak to bo... Mówiłam, zdaje mi się, bo wyje. Ale ona powinna dorosnąć przecież. No jeszcze ci wyskoczy. Wrzut na dupie czy coś. Myślisz? O. A ty co? W co żeś wlazł? Dobra. W kupę. I to w tego... tego stwora no, różowego. No coś tam się w końcu przydał. Prawda? O, Magda poszła gotować. No nie płacz już. O, papuś! Madzia, my to musimy posprzedawać. To sprzedawaj. Mogę to tak... Tutaj tak będzie szybciej. Nie, czy... musisz najpierw do ekwipunku, potem wszystko wypakować, a potem dopiero sprzedać. A nie, no popatrz, mogę. Czy nie mogę tak? Za 100? No to sprzedawaj tak. Słuchajcie, myślałam, odrabiamy... w takim zwykłym trybie. Nie, odrabiamy, słuchajcie, za wakacje, bo tam trochę kasy poszło, to trzeba odrobić. Aj, bawiliśmy się. Oj, słuchajcie, tyle śniegu, tyle mrozu i tyle romansów też nigdy nie było. Co tam jakieś Warsaw Shore'y? Mm. Słuchajcie, tutaj to jest Sim Shore. Dobrze, Sim Shore. No niech będzie, że jest to Simshore, no. Tu? No halo, do tyłu. Czemu ta myszka mi nie chce działać tak jak trzeba? Dobra. W ogóle ile my, Madzia, zarobiliśmy za to? Dużo. No nie wyj, wyjcu. No idź się zajmij, nie widzisz, że śmierdzi. No widzę, no, a ten jakieś obiekcje ma do niej, poczekaj. No już idzie. Idzie, dobra. Ta poszła chyba do pracy, czekaj. Pracuj bardzo pilnie i nie wracaj. Znaczy wracaj tylko z gotówką. Co to? Głaszczy mi sugar. Ja nie wiem, czy ja chcę głaskać sugar. I czekaj, Magda, ja ci na przesłuchanie idę. No idziesz. Widzisz? Się ostatnio zatrudniłeś. O nie, o nie. O nie. Tu się robi bug. Ej, może ja ją dorosnę, co? Sama dorośnie, zostaw to. Zostaw to! Samo określiłeś to ostatnio jako to. No to było dawno, to było w nie, to było w listopadzie jeszcze. A my mamy styczeń! Mhm. Czekajcie, pogilam ją, że gawosz, może kołysz. Czekaj, bo Madzia, masz piąty poziom. A pies ciągoty do ciebie. Czekaj, no dam, nie. Przyjazne, baw się. I daj, i przysmak, masz. Gdzie ty wychodzisz? Dokąd ty się udajesz? Lebałwa, Magda! No, Wojtek mi się przypomniał, dawno go widziałam. Właśnie, wy musicie jakoś randewu pojechać. Jakieś zaręczyny, jakieś dzieci, obrączki, ciąża wyimaginowana czy coś. No, wiosna. Jak na a kiedy wiosna będzie? Nie wiem, sprawdzę w kalendarzu. Ale jak mamy, czekaj, zima? A czemu to się robi lato nagle? To jest wiosna. A to mam taką długą wiosnę. A tak, Magda, bo my mamy przecież po roku poprzedłużane. Tak. Dobrze. No to idź lepić bałwana. No, pokaż mi się tu w tym bałwanie. Czemu jestem smutna?
A, bo do domu wróciłam. Przybywa z da... Ale ja... Przecież ty jesteś w domku. Chyba, bo mi że to... jeszcze... Z... Nie, mi jeszcze o, zostało... Masz. O, mówiłam, masz! Masz wybłokę. No, twoja wybłoka. Wczesne dzieciństwo. Czekają cię dni spędzone na zabawie, odkrywaniu świata i nauce wyrażania emocji pomocą słów zamiast łez. To idealny czas, by rozwijać umiejętności, które przydadzą ci się w późniejszych latach. Co je bierzemy? Moje dziecko, co mnie to obchodzi? Weź, co tam sobie chcesz, czy się będziesz z nią żerał? Ale za ścianą mnie... Dobra, damy aniołka. Cóż, że za ścianą? Ściany Jezus, jak ona wygląda. Do kogo jesteś podobna? Halo? Do Wojtka. Jak do Wojtka? No normalnie. Ale ma jakąś taką dziwną twarz. A w ogóle stoisz mu w tyłku. To czekajcie, pouczymy ją czegoś. Może. Nie podnoś je. Magda, twój kot się na mnie dziwnie patrzy. Też mi się dziwnie patrzyła, jak on tam stała. No przecież to już wszystko jest dobrze. A w takim łóżku chyba nie może spać, nie? Czy może? Nie. Chcę kupić. Jako to będziesz musiał na kodzie ustawić, bo tu też na kodzie ustawiam. Aha, dobrze. Niezależny komentarz. Candy otrzymuje szansę na napisanie jednego artykułu do prestiżowego magazynu kulturalnego. Dzięki publikacji Simka zyskałaby na rozpoznawalności. Tylko o czym by tu napisać? Brutalnie demaskuj. To będzie na tworzenie... Na pewno odzyskuje on parę osób, ale daje wiarę we własne możliwości. Higiena minus 25, położenie sobie płacy małe. No to nie dostałaś jeszcze czegoś tutaj dobrego od razu, tak na dzień dobry, na halo, coś tego? Nie, bo źle wybrałaś. Czemu? Bo ma pogorszenie tej pracy. Jakbyś wybrał drugie, to by miała poprawę pracę. Ale buba. Dobra, oni sobie gadają, idę do Magdy. Aha, a ty masz flirty z panem Niańką. No przecież to jest niemożliwe. To wiesz co? Chodź, pooglądasz sobie filmy szkoleniowe. Gdzie to jest? Tu. No dobrze, może być. Szkoleniowe, nie filmy jakieś. No tu. No tu. Oglądaj kanał. A, dobra, tu. O czym ty w ogóle dyskutujesz? O komodzie. Ale że co komoda? Że ci się znudziła? Że stara? Że nowa? Czy że co? A wyjechać z szuflady? Ty, halo! No i co, oglądasz czy nie oglądasz? Nie, teoretycznie oglądasz, a... Co tu przebija? Boże, to są lampki światełka. Świąte... No Candy tak wieszała, aż mi wbiła w ścianę. No niestety. Dobra, to ty sobie... A co ty... A ty co tam znowu? Twoje życie dzisiaj zobaczyło. Oho, znowu? No. Czekaj, bo ona jest rozgniewana i bierze porcję. Pytanie jest takie, czy ona po schodach sama się sturla, czy ja muszę popchnąć, Boże, znieść. Skaturlę się. No to niech się katurla, to niech sobie idzie. To dziecko Candy poniekąd jest mądre. To wiesz co, czekaj. Nie ty! O! Chcesz robić z tym kotem? No bo tego. Gdzie ty wychodzisz? Aha, on na przesłuchanie pol... O jest. Bo ja chciałem kupić tej małej Bobo ten, łóżko. No to dobra, i wpisz kod od razu najpierw. Ja mam chyba Magdę wpisany, bo zobacz, mogę wszystko z shiftem zrobić zawsze. To co? To nie? Nie. Kody się resetują zawsze. Ale poczekaj, patrz, pokażę ci coś. Patrz, nie wpisałem kodu, no nie? No. Patrz. No to co? To jak to jest możliwe, że bez kodu to działa? No to weź za nocnik na przykład teraz złap. A to... No na F2. No i dość no. Ten... No widzisz, że nie możesz w ścianie postawić nocnika? O! A na kodzie byś mógł. Dobra, zostaw ten nocnik. No i ten. Jadę. Tłucz ten kod i rób. Tak? Zdążę z roboty trzy razy wrócić, tak. Nie tak, bo nie wydało, że on. Czekaj, musi być chyba bez... O Jezu. Testing sheets on. Bez true? True albo on.
Boże, nigdy nie pamiętam. Z pacją. Dobra, pisz samo Bibi Move Objects on i już. Też Bibi? Razem. O my, ja nie umiem w kody. Ty w nic nie umiesz. Słucham. No. Mam ci przypomnieć, kto mnie rzucił objects razem. Zrobił dziurę i mnie wyrzucił z serii, o. Że tak? Tak. Że... Aha, tak. O. Ale to, Madzia, nie spoilerujemy. No nie. Co tu się wyda... Magda! Masz na klawiaturze kliknięty insert. Kliknij jeszcze raz. No już. No, a teraz idź pisz od nowa. Znaczy nie od nowa, tylko do tego. Tu, o. I teraz tak? Enter. Tak. O! No. Boże! Dobra, weźmy... przygody z trybem budowania, to jest hit. Tak. No dawno tego nie robiłem, no. Takie łóżio. No co, te dziecięce było pójść, byłoby prościej. A, no tak, racja. O, i łóżka. I weź tam na dół zjedź. No i weź się. Takie jest ładne. Takie różowe, no w sumie dziewczynka. A samochodzika, może to takie po lewej jednak. Że to? Czy że to? To. A, to. No, to. Takie różowe? No, będzie do dywanu pasowało. W sumie racja. No dawaj tam podcinanie, to już się skaturla tam, o. Myślisz, że się skaturla? No oczywiście, ja bym się skaturlała. Ja zawsze muszę spać podcinaną, bo inaczej spadam. Jezus! Aha, czyli dlatego mnie pod wyjście spychasz wiecznie. Mhm. Pięknie, dobra. Ewentualnie jak Barbarzyńca jaki przyjdzie. Po coś ty tą kołyskę zostawił? Jakiego u nas procesu dorastania ma... Aha! Simsy się obudziły po 30 minutach odcinka. Ale... Magda, to ona jeszcze raz dorasta? Nie no. Nie no. Ona go gani. Czekaj, bo ona wychodzi. Dziecko ci ucieka, Boże wyrodny ojciec. Wracaj tu. Bierz te resztki i mnie nie denerwuj, kobieto mała. No nie... Zimno, Boże, zamarznie ci dziecko, opieka społeczna zaraz ci przyjdzie. Czemu ona nie może przyjść? Może, tylko się rozmyśliła. Nie wiem, oho. A czy ona dzięki temu, że tak teraz sobie tak typcia, to ona się uczy chodzić, czy nie? Nie, ona musi się tam ten... Zabawek jej trzeba będzie to kupić. A ten? No ten jest na przesłuchaniu, nie widzisz? Co tu się kurde wydarzyło? Zobacz ten, na pracy. Musisz... Czwartek, 12. A kliknij tam na to górze, nad jakąś tą ikonkę, o tu, czy tu. Nie da się, Magda, nic zrobić. Nie pójdzie, oj. No ale jesteś na przesłuchaniu, jak coś. No jestem, bo jestem wyszarzony. Dobra, niech zje. Niech zje i on się przesłuchuje w domu. O, czekaj, te. To Madzia, wracamy do ciebie, nakarm. Znaczy, czekaj, zrobimy tak. Nakarm. A potem chcę do toalety, pod prysznic i zjeść. Dobrze, tylko czekaj. Dam to tu. Chodź ty, uparta. Co ty? Nie, co ona tu robisz? Zresztą jej tu nie było. Trzymajcie mnie, ludzie niebiescy. A gdyby tak ci się bliźnięta urodziły? Gdzie ona idzie, Magda? Nie wiem, niania chyba zobaczyła. Zjedz to. Na górę. Zaraz to mnie zablokuje furtkę dla niej. Będzie jak pies. Nie wyjdzie nigdzie. Jak kot. Biedne dziecko. Jaki słucham? Dobra, no. Madzia. Tak, posprzątam może kuwetę. Nie do wyposażenia. Nie możesz tego posprzątać? Nie. To nie. To się wykąp. Chcesz coś? O, może ponagrywasz coś? Nie chcę jeść. Znowu? Tak. Ty masz więcej No, dalej tu coś śmie... Dlaczego te Simsy mnie nie słuchają? Czekaj, bo to jest na castingu. Jest chory. Znowu. Nie widzisz? Gorączkuje. No, masz jakąś tam... Masz tam jeszcze? Nie, masz, kup sobie. Co to jest to? Aha, a mogę sobie sam to wkuć? Nie możesz. Idź sobie na komputer i kup. O mój Jesus. O! Dziękuję. Siedziałem w domu, zdobyłem rolę. Super! Jesteś tak, to ja mogę zawsze. Czekaj, to będzie, w czym to będzie więcej opcji? Zamów. Kup lekarstwo. Jedno. Thank you.
Dobra. I pi. A gdzie jest twoje dziecko znowu? A tu stoi rzeczaki. Za palmą się schowała. Weź lekarstwo. A to co tam u ciebie? Aha, ty w ogóle... Ja chcę jeść. No idziesz właśnie. O, pokonałem przeźwienie, dobra. Czego ja potrzebuję do pracy? Umiejętności aktorskie. Dobrze. Na spokojnie, tu jest duże lusterko i tu sobie będziesz ćwiczył, proszę bardzo. No, podejdziesz tu? No patrz, niby tak. I lampka ci nie przeszkadza, aż dziwna. To jest jego mikrofon! Aha, tak. Dobra, niech ćwiczy, bo ja chyba w ogóle nie mam żadnych zaczętych umiejętności aktorskich, nie? Czekaj, gdzie to jest? Tu. No pie... Zaczęły ci się właśnie. Fenomenalnie. Czy ty pracujesz ciężko? Dobrze, masz szczęście. O. Dobra, a ta coś tu jęczy, ja zgoli. Co tu się dzieje, kobieto mała? W ogóle dlaczego ona ma soczek, a nie normalne jedzenie? W ogóle czego ona jest podwójnie smutna? Nie jest wiem. Jest głodna czekaj, i co jeszcze? I krzaka. O, czekaj, bo... Gdzie to pod biurko wpakowałem to jedzenie? Czemu tego nie ma? Magda, ona wisi w powie... Weź sobie. Magda się na... Zjedz to. Błagam cię, zjedz to. Wiesz, najprościej postawić się na podłodze. A bo to wyposażenie jej wcisnę, nie mogę tak. Właśnie chciałem na podłodze, no tego, że mi... No jeszcze temu dziecku, pokaż tą drugą ikonę, co mu dolega. Jest głodna, niewyspana i co? Zmęczona. Potrzebuje rozrywki i głodna. No i nie wzięłaś tego! No wzięła, idzie siąść na kanapie przed kominkiem. I tam będzie jadła. Myślisz? Tak. Dobra, Andes, jak ty tam się bujasz z tym. O. No nareszcie. Ale wiesz, że ja też miałem problem gdzieś tam w jakiejś u mnie serii z dziećmi małymi. One też nie chciały jeść. A nie, moje to jedzą. No znowu głodne, tak samo jak ja. Aha. U mnie też zaraz wiosna będzie. Madzia, tutaj Emily się pyta, czy chcesz do niej przyjść. Nie, niech ona przyjdzie do mnie. Ja dopiero do domu wróciłam. Aha. No co, muszę się nacieszyć nowym domem. No jak nowym? Starym nowym. No powrotem do domu. Zamienię ci na koszt firmy. Aha. To wiesz co? Bo ty naprawdę masz dużo rzeczy. Znaczy, dobrze się czujesz ogólnie, więc oglądaj film. No to dlatego muszę się napić. Szkoleniowe. Proszę iść tutaj. Doszkul się. Jesz? Jezu. Pieluchy jeszcze robi. Nie. Masz w ogóle ty wannę? Masz. No mam. Musisz się wykąpać zacząć. O gdzie Boże. Ty w ogóle jesteś? No ćwiczę te umiejętności aktorskie. Czemu w czapce? Bo jest mi zimno. Dlaczego w czapce? Bardzo proszę cię, proszę cię. Tak, tak, idź precz. Dobra. No tutaj, słuchajcie, robi się historia nie do podrobienia. Oho, idzie. Czy ona idzie do wanny? Nie, ona idzie do Czesia. Nie, ty musisz na nią kliknąć i wziąć wykąpać. Sama sobie do wanny nie wlezie. Dobra, albo ewentualnie nią możesz kliknąć na niania i niania ją umyje. Tak? Tak. Czekaj, nie wiem, czy chcę, żeby taki niania ją dotykał. Nie to, tylko wróć. W wannę? Pomoc, nie! Rywnę to, pomoc. I tutaj weź kąpiel. Ale to czekaj, bo Antec już idzie. Patrz, tatuś to zrobi lepiej niż jakiś niania. Topi. Uwaga. Tatuś będzie cię kąpał, chodź. No chodź, moja myśl, moja, no chodź, ja cię wykąpię. Bierz ją na te ręce! No. Wszystko tak trochę zwątpiło. Jaka mam minę w ogóle. No mówię, zwątpioną. A ta twoja Lafirynda kiedy wraca niby? Ona wiecznie w pracy, niech pracuje. O 17, znowu właśnie dzień dobry. No. Jaka wnerwiona. Ciekawe dlaczego. Rozrywki. Wiesz co, siadaj tu, nie denerwuj mnie, oglądaj film. Masz Simder, proszę bardzo. Prawie jak Tinder. Bo te filmy są beznadziejne. Simowie praktycznie rozrywki przy nich mają. Naprawdę? No. Tego w dwójce, po tych. W dwójce dobrze internet działa, w sensie komputer i film i wszystko. O, patrz, patrz, on, nieważne, Magda, że on w czapce jest, to jest nieważne. No. Dobra, ona tam się rozrywkuje niby. Co u ciebie? Aha, Magda stoi. No ty w ogóle jesteś genialna. No drink mi się skończył. To no stoję. Że... Co? Drink się skończył, to i stoję. Ale możesz się A chcesz może tego pieska wykąpać? Nie.
Do toalety chcę. A potem mogę obraz sobie namalować. Aha, czyli dorabiasz to na boku. Dalej dorabiasz na boku. To kontynuuj. A tego psa trzeba normalnie ewidentnie wykąpać. Przecież jak to wygląda. Różowe, brudne, zmechacone. To weź, to jest twoje. Dobra. Tu się wy... O Jezu. Czy ty to widzisz? Mhm. Czy ty to widzisz? No, nie śpi, co chcesz. Czekaj, ja ją ululam tu. Czytaj Simce do snu. Chodź, poczytamy, a mamunia jak? No, udaje... No, ma telewizję. No, udaje intelektualistkę. No. Niech dalej udaje, no. Bierzesz? No weź ją, proszę cię, no. Z czym jesteś taki oporny? No co nie możesz podejść? Nie, nie mam ochoty. Trzepnę go, po prostu go trzepnę. To jest jeden wielki bug. Proszę. Jeszcze raz. Na ręce. I do góry. Ona już w pieluchu zrobiła. Najedzone to zabawy. Nie ma, to się jutro będziemy bawić. Koniec. Nie wiem, wyrywne to narwanek, koń narwisty taki. Oj, kupisz jej klocki, będzie się bawiła sama. No pewnie, że tak. A to są jej przyjaciółki z dorosłego życia. No już tak, wiesz, to jest taki Life is Strange. No. No. Czytaj, ale wiesz co, Madzia, myślę, że możemy tutaj jeszcze kupić tą taką lampeczkę dla dzieci. Jak ta lampka się nazywa? No, przydałoby się. Nie wiem, ja to tam od razu znajduję w tym. Nocna, czekaj. Lampka. O. To jest to. Te motyle i to wcisnąć tu. No to weź na tym, na alcie troszkę niżej zjeć i już, o. Jak jej przyświeci w termos, to ona nie zaśnie. Albo zaśnie, bo jej będzie ciepło. No właśnie. Jeszcze włosy przygrzeje spalizną po śmierci. I będzie się malowała na różowo. Nie kłamuj tak. Czekaj, jaki to kolor? Może... Dobra, świeć się, po prostu świeć. No, śpij już, protezo jedna. No zamykaj te gały. A co ja robię? Aha, dobra, no, kończysz materiał szkoleniowy, tak. Poczekaj, zobaczę w ogóle twoja umiejętność kulinarna. Gdzie jest te wykwintne? Tu. Czemu to w ogóle... A to nie rośnie w ogóle. No bo ten, ty mi zwykłe dałeś, a tam chyba jest na kulinarne. Weź, zobacz jeszcze. W ogóle ja do robot zaraz idę. Ej, coś ci się... Co ci się dzieje? Macia! No napiłam się, no daj mi spokój tam. Aha! Weź ten, weź na ten telewizor. Chcesz, żeby wyłączyć? Nie, na telewizor kliknij. No i weź, oglądaj kanał. Weź więcej. Nie, może to z tymi pomysłami to jest na te. Nie wiem, dobra, weź anuluj telewizor i anuluj sztalugę, muszę do toalety, bo idę zaraz do pracy. No dobra, a co jeszcze się od ciebie chce? Pogłaszcz go, widzisz, on cię uwielbia. No, jego guz do tej pory u mnie leży. No, zobacz. No. Taka piękna czoko. No dobra, i co? Śpi. A czemu ty żresz w pokoju dziecka? Czy ty jesteś normalna? Po co ci ta kołyska po raz kolejny się pytam, co właśnie, drugie czekaj. Będzie? Nie, ani pół. Teraz czekamy na wasze, znaczy na nasze. No. Bo co ci jeszcze dwie? Jak to się sklonowało niby? Okej, okay, słuchajcie, Simsy tną. No. Madzia, miałem format i patrz, dalej jest to samo, widzisz to? Popatrz. A to ty robiłeś format, że ci z Simsy chodziły? Nie, no robiłem format, bo mi nie działał Steam, ale i ogólnie wszystko się już, wiesz, bardzo długo robiło. Wiem, że czegoś się nawąchałeś. Ale co to za laki jest, ja się pytam? To są Simsy. Czego oczekujesz? A nie mogę na przykład zapauzować, żeby to się odwiesiło? Halo, nie. Simsy. Tak ci to nie pomoże. Ej, no bez kitu. A ty co w ogóle robisz? Aha, ty jesz. Idzie pan niania. Mam wrażenie, że ten nianiu właśnie z wami zamieszkał już. Z nami wszystkimi, bo ty też tu mieszkasz, nie wiem, czy zauważyłaś. No, poniekąd. Poniekąd. Znaczy, wiecie co, ja myślę też, że ten śnieg, który leży tutaj wszędzie, to on też, Magda, chyba robi swoje. No, trochę pewnie. No, ty, moje serce płacze. Aha, i to skończmy tą serię, o. A co zaczniemy? W ogóle nic. Wyrzucimy Simsy z naszego życia i nie będzie ci serce pokało. Nie, no ja lubię Simsy, ale popatrz, jak mnie boli serce. Będziesz w jedynkę grał.
No, dwójkę już mam. No. Czekaj, co to? Do kosza z tym. 70 się odzyskało, widzisz. Madzia, ty pracujesz może ciężko, co? Tak. Pojadłeś? Nie, ty się pobaw czy coś. A nie, ty się dobrze czujesz. Nie wiem, tak, prysznic weź, przebierz się. Sprzątnij i do spania. Czekaj, no, jeszcze ewentualnie candy możemy tutaj ten, wiesz... Barabara. No. A co dawno widziałeś. Dawno widziałem, dawno słyszałem. No. Tylko czekaj, gdzie ona jest? O. Aha! Czy pani prosi jakąś resztę w sklepie? Czy... ona na tacy tu zbiera. Czy coś tu podać? Czy Magda, co tu... Ja nie wierzę. To jest, słuchajcie, to jest nieporozumienie. Ale wiecie co wam powiem? Ostatnio mieliśmy taką debatę z Magdą odnośnie The Sims 3. No i trójka też nie działałaby super dobrze. Tak. Ja mam bardzo złe wspomnienia na koniec z trójką i nie. Tak, Magda ma złe wspomnienia. Czemu on to sobie przekreślił? Możemy to wyjaśnić? Bo ona trzyma talerz. Oświadcza mi się? A przepraszam, czy oni są w związku małżeńskim? Co cię tam wie? Jakim małżeńskim? Bo był ślub. Magda, no halo, w McDonaldzie. A, to nie pamiętam. Byłam zajęta jedzeniem pewnie. Gdzie ona? A wy się w ogóle znacie? No mąż, no po... No mąż. Dobra, nie jest tego. Czekajcie, zobaczmy, co tu się wydarzy. Nic. No ale ty jak ona się oświadczy, w sensie on się oświadczy? Nie, no w sensie będzie się tak stać teraz. No ona dalej czeka na resztę. Dziękuję. Aha, aha! I już po. Co w ogóle? Nie, ja nie mam pytań w ogóle. Excuse me? Wiesz co? Idź siku. Idź spać. Idź spać. I nie tryj mi już tyłka, bo laska jesteś... Weź miłe też odklikaj, że od razu poszła spać, jak wrócę. Będę tak, spać. No ty jesteś nie swoja, bo... Ale bo... jestem chora. Masz zatkany nos, o nie. No to śpi. Cześć, śpi się i będzie okej. Słuchajcie, my będziemy kończyć, bo ja jestem zniesmaczony. No. Jak nie w czwórce, w gwieździe, zlecenia się nie wykonują. Tak tutaj, ona stoi z talerzem. Po chwili już są po wszystkim. Muzyka leci, Magdy nie ma. FPS-y szaleją. Wszystko się zacina. Halo? Dlaczego? Madzia. Bo to są Simsy, trzeba się pogodzić z tym. Trzeba się pogodzić. A ten co, znowu głodny? Nie, ma szczęście. No, także moi drodzy, ja mam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek podobał. Była z nami oczywiście Madzia. Byłam. Wróciliśmy do dwóch światów, także teraz wiecie, ślub Magdy Wojtka, potem bokserstwo, ja ją odbijam, uratowuję, siniaki na plecach, ona płacze mi w rękaw i te sprawy, wiecie, to się wszystko wydarzy. Przy 10 FPS-ach, ale się wydarzy. Także co, lovki, kiski, bezoskie was buziakuję mocno i słyszymy się w kolejnym odcinku, a u Magdy dzisiaj normalne Simsy, bo się na wieczór się zakończyło. Tak. Także zapraszam serdecznie. No i co, trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! Pa.